Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja nazywam się Adam Kleczewski, jestem członkiem założycielem Akademii Budowy Domu, członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów. Na co dzień zajmuję się inwestorstwem zastępczym. No, Państwo już mnie pewnie znacie z tego kanału. Witam na kanale Budujmy lepiej po raz kolejny. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył, proszę Państwa, cen. Na co dzień mam z tym do czynienia, dlatego że uczestniczę w redagowaniu wielu ofert dla inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych i te ceny są takim elementem w mojej pracy, no, z którym mam non-stop do czynienia, a jednocześnie też widzę artykuły, które gdzieś krążą po internecie, w, w różnego, na różnego rodzaju portalach budowlanych i innych i te artykuły... No, obwieszczają nam tragedie e, różne. tak? W przypadku naszej branży budowlanej, te tragedie dotyczą cen. Wszyscy mówią, że wszystko ciągle drożeje i drożeje. No, chcę Państwa troszeczkę pocieszyć troszeczkę chociaż, dlatego że część tych artykułów e, na, na, następuje i pojawia się po pewnym przebudzeniu. To znaczy, redaktorzy tych, y, tych artykułów y, y, zrozumieli, czy też dotarło do nich. Że, że są podwyżki, że, że, że zadziało się tak, że pojawiły się podwyżki, ale w dużej mierze, proszę Państwa, są to podwyżki, o których oni piszą teraz, ale są to podwyżki z kwietnia, maja, czerwca, lipca. Więc, więc prawdą jest oczywiście to, że średnio te ceny w porównaniu z rokiem ubiegłym, jak gdyby rok do roku, miesiąc do miesiąca, rok wcześniej, no to średnio te ceny wystrzeliły w granicach 30-35, no może 40%. Zależy, zależy o jakich kompozycjach materiałowych mówimy. Oczywiście, są materiały takie budowlane, które podróżały o 100% i więcej. No ale ta średnia, gdzieś tam, gdzieś tam, to jest rząd wielkości 30-40% i ta tendencja, proszę Państwa, się utrzymuje mniej więcej od wakacji. Oczywiście są, były po wakacjach też jakieś takie ruchy cenowe, drobne ale da się tutaj że tak powiem konfigurować te oferty no dalej jak gdyby z średnią ceną z sierpnia także tutaj się nic złego nie dzieje to nie jest tak że jak państwo czytacie dzisiaj artykuł że ceny oszalały to one znowu kolejny raz oszalały bo po prostu nas tak atakują ze wszystkim ciągle nas podkręcają i, i, I zło wróżą nam, że, że po prostu już nam się wydaje, że co miesiąc mamy podwyżki o 100%. No nie, proszę państwa, nie, to jest jak gdyby taki, taki bardziej pomyślny, mam nadzieję, aspekt tej mojej dzisiejszej wypowiedzi. Właściwie to te artykuły właśnie które widzę, które gdzieś tam się pojawiają, zmotywowały mnie do tego, bym dzisiejszy ten odcinek dla Państwa zrobił krótki. Więc proszę państwa, średnie oceny, tak jak powiedziałem, 30-40% w górę od zeszłego roku. Czyli jeżeli ktoś z państwa miał kalkulację wykonywaną w tamtym roku, czy też jeszcze może w styczniu, no to dzisiaj e, będzie miał tą ofertę prawdopodobnie około 30-40% wyższą. To tak co do zasady. Natomiast sytuacja generalnie tego strachu takiego cenowego spowodowała, że pojawia się na rynku, wchodzi na rynek, widząc pewną niszę, gro firm z produktami po prostu tańszymi, coraz to tańszymi. To znaczy firmy te konfigurują proceder, który już trwa w Polsce od dawien dawna, ale jak gdyby konfigurują go od nowa, jeszcze mocniej z nastawieniem na, na to, że przede wszystkim ich oferta powinna zawierać niską, atrakcyjną cenę. I tego typu produktów i tego typu ofert na rynku jest coraz więcej, więc ten galimat związany z jakością. Yy... Z tym, że po prostu oferty często no, w zakresie konstrukcji budynku czy jego szczegółów w, w kontekście materiałoznawstwa są no, słabej jakości, ten proceder jak gdyby on się rozwija i on się nasila. Więc tutaj oprócz tego, że nas straszą, że, że wszystko drożeje, tak, w artykułach będą pojawiały się okazje rynkowe, które po prostu będą próbowały zniwelować jak gdyby ten proceder i pokazać Państwu jako inwestorom, że da się kupić tanio. Natomiast no, radziłbym oczywiście uważać, na tego typu okazje. Jest cała masa jakichś ofert w tej chwili, które się pojawiły, szczególnie tych domów 35-metrowych, czy tam 70-metrowych, czy jakkolwiek podobno metrowych, bez pozwolenia. Wiecie Państwo z poprzednich odcinków, że ja jestem absolutnie. No źle nastawiony do tego typu propozycji rynkowych i tego, co nam rząd tutaj umożliwił, czyli ja nie, nie, nie toleruję absolutnie budownictwa bez porządnego, pełnowartościowego projektu pełnobranżowego ze wszystkimi uczestnikami procesu projektowego i to nie dlatego, że że jak już mówiłem też w poprzednich odcinkach, do których Państwa zapraszam przy tej okazji, e, że twierdzę, że to są ludzie nieomylni i doskonali, tylko twierdzę, że, że to jest jedyny sposób na to, żeby inwestor miał ochronę po prostu później w trakcie eksploatacji tego budynku, co wynika z kolei z uprawnień państwowych tych ludzi, tego zespołu i co wynika też z polis ubezpieczeniowych OC. Więc jestem zwolennikiem pełnego procesu hmm, Projektowego, rozumionego w taki sposób, że występuje tam, proszę Państwa, kto? Geolog, geodeta, konstruktor, energetyk, który robi analizę zużycia energii, główny architekt, projektanci branżowi, czyli instalacje prądowe, instalacje wodkan, grzewcze instalacje, wentylacyjne instalacje i później nadzór, czyli kierownik budowy uprawniony, ewentualnie inspektor, Nadzoru, który kontroluje tego kierownika budowy. I wtedy mamy kilku, jak gdyby, uprawnionych do zarządzania procesem zawodowców, którzy mają tą odpowiedzialność projektową. Mówię tu o tym, dlatego że te ceny, które Państwo w tej chwili widzicie w tych okazjach, jak gdyby, bardzo często właśnie będą eliminowały w tym procesie. Wszystkich tych uczestników, no bo cena wyjściowa ma być dla państwa tańsza. Tak, firmy niektóre pojmują, jak gdyby, tą rywalizację rynkową i starają się tą cenę obniżyć. E, no i tu będą te okazje. Tu będą te okazje, o których też już mówiłem we wcześniejszych odcinkach. Mówiłem w odcinku na temat e, pozwolenia na budowę, mówiłem w tym odcinku, gdzie występował Stefan. E, zapraszam serdecznie, jeżeli państwo stoicie przed. E, jak gdyby decyzją wydania kilkuset tysięcy złotych, grubych, a może miliona, a może dwóch na budowę, realizację mm, czy to domu, czy jakiejkolwiek innej inwestycji, zapraszam do przejrzenia po prostu tych odcinków. Parę godzin Państwo stracicie, ale myślę, że zyskacie więcej dzięki temu. Natomiast, wracając e, jeszcze do tych cen, tak jak powiedziałem, pojawia się coraz więcej ofert, no, budynków technologicznie, konstrukcyjnie. E, no nie chcę powiedzieć, że słabych, ale przynajmniej z poważnymi znakami zapytania, no bo jeżeli ten, ten zakres projektowy nie jest do końca opatrzony we wszystkich, że tak powiem tych uczestników procesu projektowego, to trudno tak naprawdę zdefiniować z czym mamy do czynienia i w zakresie konstrukcyjnym, i termiki, i fizyki budowy i tych wszystkich um, istotnie um, termicznych zagadnień, ale już takich bym powiedział, które faktycznie nam się potwierdzą w okresie eksploatacji, bo Wiecie Państwo, i też już o tym mówiłem, że w poprzednich odcinkach, że parametry termiczne pokazywane w kartach technicznych, e, później w procesie eksploatacji budynku, mogą być e, zmienne. Wracając do e, cen, e, obecnych cen na rynku. E, też jest dyskusja taka, czy to będzie taniej, a może ja poczekam, może w przyszłym roku się wybuduje, może, może warto przeczekać ten czas. Proszę Państwa, oczywiście no możecie de de decyzję o budowie odkładać w czasie, możecie używać podstawy z różnymi tutaj argumentami na taką decyzję, natomiast moim zdaniem te ceny nie będą maleć, one już moim zdaniem się ustabilizowały w tym ostatnim teraz kwartale tego roku, no jeszcze się nie skończył, mamy półtora miesiąca ostatniego kwartału roku dopiero za sobą, ale ja obserwuję już pewną pewnego rodzaju stabilizację. Oczywiście są też problemy inne na rynku z dostępnością pewnych produktów, ale średnio powiedziałbym, że ja obserwuję pewnego rodzaju stabilizację i co istotne. Dlaczego drewno konstrukcyjne podrożało tak mocno? Dlaczego surowce podrożały tak mocno? Otóż proszę państwa, od lat właściwie tych podwyżek nie było. I ta sytuacja teraz w pewnym sensie... no zaryzykuje to stwierdzenie, zrekompensowała ten wieloletni brak podwyżek. Więc ja nie oczekiwałbym tego, że ceny w pierwszym kwartale czy w drugim kwa kwartale nadchodzącego roku one zjadą w dół i będziecie państwo mogli podpisać umowy korzystniej. Nie sądzę. Myślę, że to jest ten czas, gdzie, gdzie po prostu raczej, raczej, te ceny będą się utrzymywały, no może, może będą jakieś chwilowe znowu e, e, braki surowców i to będzie powodowało jakieś takie spekulacyjne zapędy, to może się zdarzać, oczywiście no mamy sytuację na świecie, jaką mamy w tej chwili i ona jest pod znakiem, natomiast, pod znakiem zapytania, natomiast ja nie przewidywałbym jakiejś stabilizacji, więc wydaje mi się, że to co dzisiaj mamy jest, jest raczej jest raczej no, stabilne no niestety niestety. No chcę tu nawiązać jak gdyby już teraz jeszcze teraz do mm, obiektywnie jak gdyby podania tych cen. To znaczy przyglądając się tym ofertom rynkowym ja już to też y, o tym mówiłem, y, pojawiają się oferty budynków, które nie spełniają y, parametrów budownictwa całorocznego, tych warunków technicznych 2021. I tutaj jak gdyby o tym nie mówmy, bo tutaj to będą te okazje. Proszę Państwa, to jest na dłuższą rozmowę, zapraszam do tych wcześniejszych odcinków, zrozumiecie Państwo o co chodzi. Natomiast jeżeli, jeżeli mówimy o warunkach technicznych 2021, czyli o materiałach wartościowych, które są przeznaczone do projektowania i budowania domów całorocznych chociażby i mówimy zarazem o wypełnieniu tych postanowień projektowych, które na dziś dzień obowiązują, czyli praktycznie sprowadza się to do wentylacji mechanicznej, do optymalnego źródła ciepła, jakim jest powiedzmy pompa ciepła, a już nie mówimy tutaj o kotłowniach czy o wentylacji grawitacyjnej, to te wszystkie przepisy, te wszystkie parametry tych budynków wysoce energooszczędnych, a praktycznie zero, jeszcze powiedzmy skomponowanych z materiałów trwałych i wartościowych, bo tu jak gdyby norma nie podpowiada nam, które warunki techniczne nie podpowiadają nam, które to są te wartościowe, trwałe z niskim udziałem chemii materiałowej materiały o wysokiej stabilności temperaturowej, później i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jak gdyby te przepisy projektowe nam tego nie sugerują, ale jeżeli my z zespołem projektowym będziemy chcieli ten budynek skomponować. Jako budynek trwały i będziemy chcieli mieć budynek zdrowy, chemicznie, że tak powiem, nie przesycony tymi formaldehydami e, i inną chemią materiałową i będziemy w taki sposób projektować, to dziś na rynku ceny, proszę Państwa, które wychodzą z kalkulacji, e, to jest od 5,5 tysiąca złotych powiedzmy do 8 tysięcy złotych, 9 nawet za metr kwadrat takiego budynku. Jeżeli budynek jest zaprojektowany nowocześnie z dobrych materiałów z dobrych materiałów i mamy tam wszystkie instalacje i mówimy faktycznie o tym, że uwzględniliśmy już pompę ciepła, że uwzględniliśmy już um, tą rekuperację. Mamy te instalacje zaawansowane, mamy e, przegrody i materiały z materia e, jak gdyby z e, no e, po segregacji, czyli w sensie e, takim, że wybraliśmy te lepsze rozwiązania, te trwalsze, te dające nam wyższy później, szeroko pojmowany komfort, o, komfort użytkowy, no to nie ma siły, żeby suma Sumarum brutto z VAT-em, z pełnym procesem tej inwestycji, jeżeli wszystko policzymy i niczego nie pominiemy, bo tutaj jeszcze, proszę państwa, jest taki problem, że często państwo licząc coś czy firmy coś licząc, pomijają pewne kwestie, na przykład te projektowe. Jeżeli tego nie pomijamy i to wszystko skalkulujemy na odpowiednim poziomie, proszę Państwa, to ta cena dzisiaj brutto pełna wychodzi nam w granicach 6500, 7500 i więcej. Jeżeli tutaj na tym etapie my sobie będziemy chcieli. W tym budynku na dodawać ozdobników jakichś podcieni, jakichś gadżetów, że tak powiem, to to będzie 910. Tu nie ma niższych cen. Absolutnie najniższa cena dzisiaj na dobrych materiałach budynku przemyślanego w kontekście takim, żeby jego bryła nie była kosztotwórcza, tak? Jego bryła, jego, by nie było tam kosztotwórczych dodatków, ale budynek by nie tracił, jak gdyby w związku z tym, że zastosujemy słabej jakości materiały, no to jeżeli mamy powiedzmy 150-metrowy budynek na dwóch kondygnacjach, mamy rozłożone to 150 metrów po podłogach, no to nie ma takiej siły, żeby ten metr kwadratowy tego budynku kosztował mniej niż 5,5 tysiąca złotych netto plus 8% VAT-u za metr tej powierzchni. I proszę Państwa, jeżeli widzicie oferty, które Mm, no mają niższe ceny, to albo widzicie cenę za niepełny stan deweloperski, albo bez instalacji, albo bez e, środka, czyli są takie oferty niby stanu deweloperskiego zakresu, gdzie budynek jest skończony z zewnątrz, ale w środku to jest tak naprawdę stan surowy, no ale podpisane jest, że to jest zakres deweloperski, no więc teraz zależy jak my te pojęcia definiujemy, ja tutaj mówię o tych cenach, gdzie mamy z zewnątrz Porządne docieplenie, czyli budynek o charakterystyce budynku praktycznie pasywnego, tak nie na granicy, nie na granicy, nie u na granicy dopuszczalnej, tylko, tylko naprawdę ciepłe przegrody. Ja o tym mówię, nie na dopuszczalnej granicy. Z bólem spełniające, że tak powiem, warunki projektowe, gdzie ktoś pisze. Że budynek spełnia warunki projektowe. No proszę Państwa, ale ledwo co je spełnia? Ledwo co je spełnia i to, tylko, i to tylko w charakterystyce izolacyjności, a już nie mówimy tu w ogóle o trwałości, bo tutaj nie ma takich wymagań, które musiałby. No, promujący swoją ofertę uwidaczniać. Jeżeli on nie ma tu argumentów, to on nie będzie tego uwidaczniał. No więc, jeżeli widzicie Państwo niższe ceny, czyli widzicie na przykład domek 35 metrów, czy 70 metrów, i tam jest cena od 130 tysięcy, czy od 170 tysięcy, czy od 200. 000, Proszę Państwa, przyjrzyjcie się temu, bo tam nie ma zawartości. Tam w tej cenie nie będzie prawdopodobnie projektu, albo nie będzie fundamentowania, albo nie będzie jakichś rzeczy w środku, albo to będzie skomponowane na przekrojach, no powiedzmy, no, bez konstruktora, bo, no bo i takie oferty są na rynku, więc... Jeżeli chcecie się Państwo zabezpieczyć w tym procesie, jeżeli chcecie mieć pełne opracowanie projektowe po to właśnie, żeby były te polisy OC, po to, żeby mieć gwarancję, wieloletnią, eksploatacyjną gwarancję, jeżeli chcecie projekt robić, wykonywać w zakresie materiałowym z wartościowych materiałów, z wartościowych, trwałych materiałów o cechach, no, komfortu, komfortu, szeroko pojmowanego. Też były na ten temat już inne odcinki, nie będę tu się rozwodził. To proszę Państwa, i mówimy o budynku całorocznym, to jest minimum cena, tak jak wspomniałem, od 5,5 tysiąca złotych, i to nie ma, to jest, proszę Państwa, bez względu, jaką w zasadzie stosujemy technologię. Bez względu. Te ruchy, jak gdyby cen w odbiciu, jeżeli ta technologia jest naprawdę konkurencyjna, czyli mówimy o budynkach, o wysokiej stabilności temperaturowej, potrafiących w przegrodach buforować widgoć ciepłych, suchych ścianach, bez chemii materiałowej, i jeżeli z tego mm, mamy takie, jak gdyby, priorytety, i tu ko komponujemy sobie przegrodę, obojętnie w jakiej technologii, obojętnie, ale spełniającej te, te warunki, i do tego komponujemy odpowiednie instalacje i odpowiednie. E Odpowiedni, jak gdyby ten zakres materiałowy, do końca, również instalacyjny, to nie ma takiej możliwości, żeby tu była jakaś duża konkurencja cenowa pomiędzy technologiami. Nie ma, bo te materiały wartościowe i te systemy wartościowe zapewniające te, te warunki komfortu one mniej więcej są w podobnych grupach cenowych na rynku w podobnych, bardzo podobnych. Więc tu po prostu porównujmy proszę Państwa, porównujmy Audi do Audi. Po prostu. To jest bardzo trudne w branży budowlanej. Czy BMW do BMW, czy Mercedesa do Mercedesa. A nie porównujmy, proszę Państwa, Mercedesa do, do nie wiem, do Skody, tak? Czy do Daci. No, no to, jest, to jest bardzo trudne. Ja wiem o tym, że, że jak gdyby w zakresie. W zakresie tej branży budownictwa te porównania są trudne, no bo nie ma takiej wyrazistości, gdzie ten inwestor mógłby sięgnąć po takie opracowania. Natomiast w zespole projektowym, na spokojnie rozmawiając, te różnice po prostu da się wychwycić. Więc proszę Państwa, tyle chciałem powiedzieć na temat cen w ostatnim kwartale m, naszego roku. I jeszcze tylko kilka zdań na temat kredytów. Bo znowu nas się straszy, to nas się straszy permanentnie i co chwilę wszystkim, czym się tylko da, więc mam nadzieję, że, że to straszenie cenami troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę omówiłem, natomiast straszy nas się też kredytami, stopami procentowymi, że co to będzie, jak o dwa punkty procentowe, tam wzrosną te stopy i w ogóle rata wyższa i tak dalej, tu symulacje już takie często też w tabelach gdzieś się podaje na różnego rodzaju forach czy w artykułach, Czasopism, że jeżeli te punkty procentowe tam urosną o 20, to nas rata zabije i w ogóle. Proszę Państwa, jeżeli budujemy budynek w jakiejś rozsądnej lokalizacji, to jak na dzień dzisiejszy są takie niedobory mieszkań i budynków w Polsce, że w zasadzie słyszymy, że wszystko się sprzedaje na pniu. I tak będzie prawdopodobnie długo, bo po prostu ludzie nie mają w czym mieszkać. Tak, 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 już w skrócie naprawdę telegraficznym zapraszam Państwa do jeszcze raz do tych wszystkich poprzednich filmów, tu zamieszczonych na tym kanale. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty, no to jeżeli, jeżeli koszt kredytu rośnie, to zwykle rośnie ten koszt, jak gdyby, też realizacyjny. I zwykle budynek na rynku wtórnym, jego cena też rośnie. Też rośnie. Oczywiście, że tutaj jest jeszcze kwestia tej zdolności kredytowej, że nie każdy ją będzie miał, ale proszę Państwa, jeżeli ktoś ma pracę i jest doceniany w tej pracy, no to dzisiaj się mówi o podwyżkach i te podwyżki wyrównują tą stopę, że tak powiem, inflacji. Tak? Więc jeżeli ktoś nam podnosi dzisiaj w banku o jeden punkt procentowy koszt kredytu. I ta rata na, na racie, gdyby efektywnie dla nas to jest 200 zł, powiedzmy, i to w skali spłaty no, wyraża jakąś konkretną, w okresie całej tej spłaty wyraża jakąś konkretną kwotę zwyżkową, to na pewno wartość tej nieruchomości też nie będzie tańsza. No nie będzie. Oczywiście, ja tutaj mówię o tym, że mamy budynek wartościowy w dobrej lokalizacji i ten budynek jest dobrze zaprojektowany i on jak gdyby na tym rynku jest atrakcyjny, tak? Bo ja nie mówię o pomyłkach inwestycyjnych. Bo tutaj jak gdyby e, no zupełnie inaczej temat wygląda, to jest oddzielny zupełnie odcinek pomyłki i porażki inwestycyjne, nietrafione projekty w zakresie w zakresie inwestycji budowlanych i tak dalej. Czy to Temat się dotyczy tak samo osób prywatnych, indywidualnych inwestorów budujących domy, jak i, fliperu, jak i fliperów, jak i deweloperów. Temat jest bardzo szeroki, ale ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że szukacie Państwo atrakcyjnej działki w atrakcyjnym miejscu i planujecie budowę domu. Jeżeli zweryfikujecie sobie, że tak powiem, obszar konkurencyjny i plusy tej inwestycji, to ja uważam, że naprawdę na dzień dzisiejszy, mimo całego tego straszenia nas, Sytuacja nadal pozwala na przeprowadzenie inwestycji w sposób atrakcyjny i bezpieczny dla nas, dający możliwość w razie W sprzedaży tej inwestycji, nawet z rozliczeniem kredytu. Także tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć ten odcinek. Zapraszam Państwa jeszcze raz do obejrzenia wszystkich poprzednich odcinków. Zapraszam Państwa do subskrypcji tego kanału. I cóż, jak zwykle budująco pozdrawiam i do następnego razu. Dziękuję bardzo.